mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Wspieranie dziecka w rozwoju to najważniejsza rola rodziców, a jak umiejętnie pokierować jego rozwojem duchowym, tego rodzice uczyli się podczas wykładu zorganizowanego przez Civitas Christiana. Skąd potrzeba zorganizowania tego dzisiejszego spotkania? Nasze stowarzyszenie, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, oddział okręgowy w Olsztynie, jako misję ma wspierać rodziny. Rodziny, dzieci, małżeństwa. Jest to obszar dla nas bardzo bliski. Chcemy wyposażyć rodziców w proste umiejętności, nadać im narzędzia, jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu, jak ich wprowadzać w wiarę swoim świadectwem, postawą. Dlatego ten wykład, abyśmy się nad tym pochylili i wspólnie dali gotowe rozwiązania. Czy istnieją Pani zdaniem takie gotowe rozwiązania? Na pewno jest takich kilka punktów, tak? Przede wszystkim jest wspólna modlitwa, wspólne uczestniczenie na Eucharystię, rozmawianie o Bogu, ale jako takim Stwórcą, Ojcu dobrym, który jest dla nas miłosierny i przedstawić dziecku, że on jest cały czas obok nas, się nim opiekuje i w dorosłym życiu, co by się nie stało, to zawsze ma tego Boga. I to jest najważniejsze, wspólna rozmowa. A jaka jest rola rodziców właśnie w tej sprawie? Bardzo ważna, może nawet najważniejsza. Od samego początku życia dziecka, poprzez świadectwo, które dają, poprzez przygotowanie dziecka, poprzez wspólną modlitwę, poprzez pokazywanie mu Pana Boga na co dzień, mogą dać dziecku to, co najważniejsze, czyli doświadczenie Boga, Jego obecności, Jego miłości. Tego dziecko najbardziej potrzebuje i może jest to coś, co mogą tylko rodzice na początku dziecku dać. Czy rozmowy o Bogu z dzieckiem, Pani zdaniem, są trudne czy łatwe? Myślę, że czasami trudne, czasami łatwe. Łatwe w takim sensie, że mogą być spontaniczne, bezpośrednie, że jeżeli rodzice mają żywą relację z Panem Bogiem i On jest osobą w ich życiu i w ich rodzinie, to wtedy się to dzieje zupełnie naturalnie. Trudne mogą być wtedy, kiedy dziecko zaczyna wątpić, albo też wtedy, kiedy rodzice mają trudną relację z Panem Bogiem, a jednak się nie chcą poddawać i chcą przekazywać dziecku wiarę. Wtedy też muszą pracować trochę nad sobą w pewnym sensie. Muszą przekroczyć czasami coś w sobie, jakieś opory, jakieś trudności, ale to wtedy też jest bardzo cenne. mzpitu.tv